Stambule rozpoczął się wiec potępiający nieudany zamach stanu, uczestniczył w roku Unii Europejskiej, a w no, za chwilę, teraz jeszcze nie. Zobaczymy, jak radzi sobie Jerzy Janowicz oraz najświeższe pomysły. 4 złote. A nie teraz. Nie szykuj. Policjanci apelują o rozwagę i respektowanie zakazu kąpieli. Pożar hali ze sprzętem AGD w Pogruszewie kolonii koło Warszawy nikomu nic się nie stało. Strażacy już opanowali ogień, trwa jego dogaszanie. Na miejscu jest kilkanaście zastępów straży pożarnej. 4 osoby zostały ranne w karambolu na Krajowej 70 Trójce między Kielcami a Chmielnikiem Świętokrzyskiem. W pobliżu celi zdarzyły się 4 samochody osobowe. Policja kieruje tam ruchem. Zablokowana jest Krajowa 28, Sanok Przemyśl. W Tyrawie Woluskiej samochód osobowy zdarzył się z motocyklem. Co najmniej milion osób uczestniczy w wielkiej manifestacji Stambuł. To widz poparcia dla prezydenta Recep'a Erdoğana i puczystów, którzy chcieli go obalić. Do udziału w wiecu zaproszono opozycję oprócz partii prokurdyjskiej. Jak komentuje Reuters, wiec jest pokazem siły Erdoğana adresowanym głównie do Zachodu. W związku z zarzutami o zbyt daleko posunięte czystki, które tureckie władze urządziły po zamachu i które w rozumieniu Europy i USA naruszają prawa człowieka oraz normy demokracji. W trakcie wyścigu do Białego Domu Hillary Clinton czy Donald Trump. Sondaże, które ukazują się w ostatnich dniach w USA, pokazują duże rozbieżności. Paweł Brzuchowski jest w naszym studiu za oceanem. Witamy cię ponownie. Pawle, kto ma w tej chwili największe szanse zostać 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych? Wygląda na to, że Hillary Clinton, ale jedne sondaże pokazują, że ma kilkunastoprocentową przewagę nad Trumpem, inne, że to tylko 3%, więcej niż miliarder, który wciąż ją goni. Pawle, skąd zatem tak duża różnica? To w dużej mierze efekt niezdecydowania Amerykanów i słów, które wciąż wypowiada Trump. On szykuje tym, co mówi, obraża, ale i atakuje mocno Hillary Clinton. Te duże wzrosty w sondażach to też efekt konwencji wyborczych, które się odbywa. Ostatecznym sondażem będą same wybory, ale po konwencjach i demokratycznych, i republikańskich historycznie zawsze ten kandydat ma wzrost, ponieważ cała uwaga w całym kraju, nie tylko w całym kraju, za miejscu też, jest poświęcona danemu kandydatowi. Powiedział mi Dariusz Barcikowski, wiceprezes do spraw etnicznych przy Partii Demokratycznej. Zatem Paweł Szkowski. Fakty usłyszące. Środek rozlewiska rzeki, a na nim skulony, przerażony pies walczący ostatnimi siłami o to, by nie zasłabnąć, by trzymać się nad wodą. Taki widok zostali wczoraj pracownicy schroniska Sonieczkowo w Augustowie. Lesuczka była przywiązana do pnia nie tylko za smycz, ale i za sznurek. Ktoś chciał mieć pewność, że zwierzyk się nie uwolni. Pies trafił do schroniska. Na szczęście życiu około 10-12-letniej suczki nic już nie grozi. Mamy nadzieję, że jeszcze znajdzie dobry dom. Zdjęcia przerażonego, przywiązanego do pnia zwierzęcia możecie zobaczyć na rmf24.pl. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem olimpijskich faktów sportowych jest Ergo Hestia. Najlepszym sportowcem na Fortis jest sponsor olimpijskich faktów sportowych. Producent kotów centralnego oczekania TVO. www.tvo.pl. A teraz już czas na olimpijskie fakty sportowe. RMF FM i Jan Kałucki. Na początku zobaczmy, jak radzą sobie kolarki. Do linii mety zostało niewiele ponad 70 km. Prowadzi Lotte Kopeckin. Belgijkę broni grupa pościgowa, w której jest nasza Anna Plichta. Peleton, na czele której jest Katarzyna Niewiadoma, traci do literki około 3 minut, ale tutaj warto zaznaczyć, że wszystko wyjaśni się na tym ostatnim podjeździe. Teraz tenis. Jerzy Janowicz wygrał pierwszego seta z Luksemburczykiem Gilles Millerem 7-5, choć przegrywał już 0-3. Przed chwilą skończył się drugi set. Polak niestety przegrał 1-6. Zajrzyjmy na olimpijską pływalnię. Kacper Majchrzak przełamał złą passę polskich pływaków. Polak awansował do półfinału 200 metrów stylem dowolnym. A za niewiele ponad kwadrans na słupku startowym zaprezentuje się Radosław Kawęcki, który popłynie 100 metrów stylem grzbietowym. Dziś niestety spore problemy mieli organizatorzy. Wszystko przez silnie wiejący wiatr, ale o szczegółach powie nasz specjalny wysłannik Maciej Jermaków. Problemy z wiatrem niczym jak na skoczni narciarskiej najbardziej dotknęły wioślarze. Ich zmagania zostały dzisiaj odwołane. Rywalizacja w takich warunkach nie była możliwa. W cierpliwość musieli się też uzbroić tym,
Co, babcia? Lecić na pas, jedzie. Korek na bramkach. To już dużo aut jest. Nawet nie wiem, czy tu się nie zaczyna. Nie zjechać już tutaj. Rybnik? No, no, na Gliwice. Nie wiem, jaki tam będzie korek. Teraz to już będzie za późno. Teraz to już teraz? Może nie będzie się. Nie będziesz, ale to już za chwilę jest. Już nie płaciłem. No jak nie? Musiałbym zapłacić. Jakbym miał bilet w
wykupiony tu w Gliwicach, to by mnie płacił. Nie, nie ma korka. Nie, nie ma korka takiej korekty. Tu się już zaczyna, ale tam bramki już widać, że to nie jest korek. A ten się tu jeszcze wpierdzi. Co? Jest korek. No, ale to nie jest korek. Tam przeskakuje. Taki korek to nie korek. Z 15 minut, 10 minut. To jeszcze się posuwa, bo to się za chwilę rozszerzy do 8 chyba czy tam iluś miejsc, to, że to nie jest tak źle. No nie wiem, bo to zaś jakieś dupki tam stoją przed nami, które czekają do jednego wejść. Cholera, by to szczeliła. No bo to się rozszerza potem na 8 tych przejazdów, to ci stoją w miejscu, a tam ci się ustawiają na te pozostałe 7. Tam pojechał, bo aż wyje się. Tam pojechał. No bo tam się za chwilę już zrobi szeroko, nie? Po linii jeżdżą, widzisz drugi tam. No. A to już jest niezgodne z... Bo linię ciągłą przekracza i tam jedzie. Zamiast ustawiać się tam, bo wszystkie bramki są otwarte, to tam jest pusto, a ci tutaj stoją w rzędzie. No i tam ci będą przejeżdżać bez problemu. Polscy kierowcy to są dziady niemiłosierne, kurde. Też widzisz tam jadą. No bo tam jest pusto, widzisz, że tam jest pusto, a tutaj jest, a my tu stoimy w korku. Jakbyś szło jak zjechać, to bym tam zjechał. Ale to jest kawałek. Pisało wszystkie bramki na opłaty manualne. To stoją do 3 bramek, a 3 bramki są puste. Tam coś teraz. Czyli przy każdej
Szwajcarii. Mhm. Nie, nie miałam, tylko jedynki. Jedynki też pieniądze. Dzień dobry. 60. Dziękuję, do widzenia. Siemaj, to drugie.